Chwała Panu, bracie i siostry. Cieszę się, że znowu mogę być. Ostatnio nie najlepiej się czułem, chyba w związku troszeczkę z przemęczeniem, ale wróciłem już do dobrego samopoczucia. Modliliśmy się o Nikaraguę prześladowany kościół, oskarżony o to, że wzbudza, powoduje jakieś rozruchy, zamieszki. Przypomina mi się to, co pisze Apostoł Piotr w tym czasie, kiedy kościół także został oskarżony o podpalenie Rzymu i cały gniew i cała złość ludu rzymskiego skierowała się Właśnie na chrześcijan. I czasami zastanawiamy się, jak chrześcijanie powinni się zachowywać w obliczu takich sytuacji, kiedy ich życie jest zagrożone ich, ich rodzin, ich bliskich. I ten pierwszy list Piotra jest taką odpowiedzią, w jaki sposób chrześcijanie w takich sytuacjach, w tak trudnych sytuacjach, Powinni reagować i postępować. Pierwszy list Piotra, 16 razy, mówi, jest użyte to słowo cierpienie w różnym kontekście. I nigdy Piotr nie radzi, chociaż mówi, że chrześcijanie mają swój udział w cierpieniach Chrystusa. To nigdy nie każe szukać cierpień. Raczej chrześcijanin powinien, o ile może, ratować się, uciekać. Czasami ktoś powie: No tak, uciekają ci, którzy nie mają wiary. No, musielibyśmy tutaj apostoła Pawła oskarżyć zaraz na początku, jak nawrócił się w Damaszku, też uciekł. W nocy w koszu spuścili go bracia, aby uciekł, bo chcieli go zabić. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na początku historii Kościoła pojawił się taki nurt szukania na siłę cierpienia z powodu Chrystusa, które nie było konieczne. A z drugiej strony, Kościół znajduje się pod, znajdował się pod silną presją i potężnymi prześladowaniami. Tak więc Piotr w różnym kontekście. Mówi do kościoła, mówi do zborów, mówi do nas dzisiaj, co robić, kiedy przychodzi cierpienie. Kiedy na samym początku rozpoczyna ten list w pierwszym rozdziale, pamiętacie, on mówi: Wy się weselcie z tego, gdy przez różnego rodzaju próby przechodzicie. Próba doświadczenie wiary nie jest łatwa. Chcielibyśmy uciec od takich momentów chwil, gdzie jesteśmy kuszeni, żeby się poddać, żeby zwątpić, żeby się wycofać. A Piotr mówi wy się radujcie, to powinno wzbudzać was, budować w was wytrwałość, która umocni waszą wiarę. Zauważyłem też w tym pierwszym liście Piotra, że. W obliczu różnorakich cierpień, które nas spotykają w, naszej, w naszym życiu, apostoł Piotr nie obniża poprzeczki standardu chrześcijańskiego życia. Bo to jakby jedno nasuwałoby się jako konsekwencja, skoro jest tak ciężko, to, to może jednak zrezygnować z pewnych standardów. A jednak apostoł Piotr tego nie robi. On wzywa ich, żeby w tym cierpieniu, w tych próbach, pokusach doświadczeniu pamiętali o tym, aby być nienagannymi, aby zachować czyste sumienie, aby dążyć do uświęcenia, aby Pan. Pamiętać, że służymy Bogu, który jest święty i wyraźnie wzywa nas, Kościół, bądźcie świętymi, jak on jest święty. Czyli nie jest łatwo, kiedy jesteś pod ogromną presją, kiedy twoje życie czy bliskich jest zagrożone, wtedy wiecie, różne emocje targają człowiekiem, różne myśli przychodzą, różne rozwiązania. I chrześcijanie mogliby się pogubić. I mógłby apostoł Piotr troszeczkę tak poluzować. Ale mówi nie. Nie przeklinajcie tych, którzy występują przeciwko wam. Nie oddawajcie złem za zło. Nie róbcie, nie postępujcie w duchu tego świata i w duchu przeciwnika, bo jesteście napełnieni Bożym duchem który jest zupełnie inny niż duch tego świata, Boga tego świata, szatana. Co robimy, kiedy jestem pod taką presją, czy to ludzi, czy poprzez pewną presję na mój umysł, różnego rodzaju myśli? Czy jestem gotów wytrwać, trzymać się, tym Duchu Bożym działać, czy też będę zacznę reagować w duchu Boga tego świata. Apostoł Piotr mówi do odkupionych krwią Chrystusa. Mówi do tych, o których mówi, jesteście wychodźcami, moglibyśmy powiedzieć tak, mówi do nas, którzy nie mamy tutaj stałego zameldowania. Ziemia, miejsce nie jest Twoim i moim stałym miejscem zamieszkania i zameldowania. Jestem zameldowany w niebie. Amen? Jesteśmy zameldowani w niebie, nasze imiona tam są zapisane w księdze meldunkowej. Nie należymy do tego świata. I on mówi do kościoła: mówi, mając świadomość cierpienia tego ogromu bólu, jaki spotka kościół, nie próbujcie w ten sam sposób oddawać, w jaki wy jesteście traktowani. Pamiętajcie, że. Jesteście tu tylko przechodniami, jesteśmy tu tylko na chwilę, a nasze miejsce zameldowania jest w niebie. Dosłownie mówi, jesteśmy rezydentami takiego słowa używa rezydentami tylko na jakiś czas. Ale też mówi przepięknie o kościele, o nas, odkupieni i mówi, że jesteśmy dziećmi Boga. Żywymi kamieniami. Ród wybrany, królewskie kapłaństwo, święty naród. Wiecie, to, to określa, kim jest chrześcijanin. Jak, jaki status Bóg nadał Tobie i mnie w Jezusie Chrystusie. To jest tylko w Jezusie Chrystusie. Kiedy człowiek próbuje sam siebie usprawiedliwić w oczach Boga, sam siebie uświęcić w swoich oczach i Boga jest przegrany bo nigdy nie możemy sami z siebie się Bogu podobać ale w Chrystusie ukryci przez Jezusa Bóg zalicza nam Tobie i mnie Jego sprawiedliwość i Jego świętość. Boży Lud i mówiliśmy o tym, co to znaczy być królewskim kapłaństwem. Mówiliśmy, jak drogo zostaliśmy wykupieni. Apostoł Piotr chyba jako jedyny używa takiego przymiot, przymiotnik, chyba to będzie na pewno drogocenna krew. Dla niego to nie jest zwykła krew odkupienia. Dla Niego to jest drogocenna krew, drogocenne zbawienie. On tak o tym pisze. A więc ty i ja mamy udział w czymś drogocennym, w czymś wielkim. Umiłowani, napominam Was, abyście się wstrzymywali od cielesnych porządliwości. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Czyli będziesz obmawiany, będziesz fałszywie oskarżany. Ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa. Możecie to spotkać. No i nie wymierzaj sam sprawiedliwości. Ale tu jest napisane: Upominam Was, wzywam Was, zachęcam Was, abyście postępowali, prowadzili, dosłownie tam jest użyte słowo piękne życie, czyste. Dobre wśród pogan, którzy Was obmawiają. Czyli pozostań solą, pozostań światłem tam, gdzie jest największa ciemność, tam, gdzie nie ma smaku, tam, gdzie jest zło. Ty masz pozostać tym, kim jesteś w Jezusie Chrystusie. Nie uda się to. Jeśli ty i ja nie będziemy czerpać, czerpać dzień w dzień łaski i siły od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale On tej łaski nam na każdy dzień udziela, tej siły na każdy dzień nam udziela. Kiedy Piotr kończy swój drugi list, który jest jego testamentem, kończy go. Takim wezwaniem. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego. Wzrastajcie w łasce i w poznaniu. I tam jest ciekawe to słowo wzrastajcie. Tam jest użyte słowo greckie Auxano, które oznacza, że ty i ja. Mamy wewnętrzną siłę, naturalną siłę do duchowego wzrostu. To słowo zawsze odnosi się do organizmów żywych. Nasienie ma życie. Wrzucisz go do ziemi, deszcz go pokropi, i zaczyna objawiać się życie. Zaczyna. Kiełkować, zaczyna rosnąć, staje się czy rośliną, czy drzewem, cokolwiek. Ono ma naturalną siłę życia w sobie do wzrostu. To samo słowo użyte jest do kościoła. Kościół, dlatego że jest Bożym kościołem, Duch Boży wypełnia lud Boży, ma naturalną siłę do wzrostu. Do wzrostu. List do Efezjan, czwarty rozdział, wyraźnie nam 16. wiersz o tym mówi, że, że ten Kościół wzajemnie zachęcając, budując się, on wzrasta, bo ma siłę. Ta siła jest Chrystusa, który jest w nas. Amen. Haleluja. Nie jestem zdany na swoją siłę. W momencie, kiedy oddałem życie Bogu, kiedy Chrystus mnie stworzył, uczynił nowym stworzeniem, to nowe życie, które ma moc do wzrostu, jest w każdym Bożym dziecku. Mogę je zdusić. Mogę, jeżeli będę postępował wbrew tej nowej naturze, którą mam w Chrystusie Jezusie. Ale kiedy stworzę warunki, podleję to nowe życie Bożym Słowem, modlitwą, społecznością, to będę wzrastał. Będę wzrastał. Słowo Boże mówi do pełni wymiarów Chrystusa. Tam jest siła. A więc możemy duchowo wzrastać, dojrzewać, Bóg obdarzył nas nowym życiem, boską naturą. W drugim liście Piotr mówi, staliście się uczestnikami boskiej natury. Tak więc, nie mogę powiedzieć, nie mam siły. Tak, sam w sobie nie mam siły. Ale dlatego, że Chrystus jest we mnie. Duch Boży jest w nas. Mogę wzrastać. Mogę stawać się podobny do Niego, do mojego Zbawiciela. Tak więc pośród prób, doświadczeń, pokus, prześladowań, chrześcijanin może czynić postępy, może i będzie duchowo wzrastał. Żadne prześladowanie nie jest w stanie go zatrzymać. I my się dziwimy, jak to było możliwe, że w tamtym czasie, w czasie tych, tego pogromu zadawanych cierpień, śmierci chrześcijanom, całym rodzinom, oni wychodzili na areny jako pokarm dla dzikich zwierząt. Jako przeciwnicy dla gladiatorów. I gladiatorzy nie mieli ani widzowie żadnej zabawy, bo chrześcijanie nawet nie podnosili mieczów, żeby walczyć. Oddawali życie. I stało się coś zdumiewającego, coś, co miało zdusić, zniszczyć kościół. Prawiło, że ludzie, którzy to obserwowali, widząc z jaką radością, z jakim pokojem ci chrześcijanie, mężczyźni, kobiety i dzieci oddawali życie, sami stawali się chrześcijanami. Nawracali się do Chrystusa. Bo chrześcijanie pozostali solą. Bo chrześcijanie pozostali światłem. Bo byli tylko przechodniami, mieli świadomość, jest tylko moment i chwila, i będę u mojego pana. To jest ciekawe, bo Piotr pisze tutaj o takich bardzo dla nas wrażliwych kwestiach, że czasami by się chciało chwycić za miecz, chciałoby się ścisnąć pięści, ale mówi: nie wolno wam w tym duchu. Nie oddawajcie złem za zło. Nie działajcie w ten sposób, bo przez to przeciwnik zniszczy to i będzie niszczył ten, to Boże życie w nas, społeczność naszą z Bogiem. Najmilsi? Dodam tutaj, a więc. Nasza wiara, zaufanie nie będzie słabnąć, ale się umacniać. Dlatego Piotr tak jakby mówi poza wierszami, nie użalajcie się nad sobą, gdy przez rozmaite próby przechodzicie, ale weselcie się trwając przy Panu w Jego bliskości, przylgnijmy do niego, u niego szukajmy pomocy i posilenia. Dlatego pisze: Najmilsi nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego. Tak więc. List bardzo dobry. Kiedy modlimy się o prześladowanych, kiedy słyszymy o tym wszystkim, co dzieje się dzisiaj na świecie. Myśmy jeszcze nie zostali poddani tego rodzaju próbie. Przechodzimy inne próby. Każdy przechodzi inną próbę. Tamci walczą nieraz o życie. A my czasami boimy się też o życie. Jak stracę pracę? Co się stanie? Czy ta emerytura wystarczy? Czy to i tamto? Ale Bóg mówi w tym wszystkim: nauczmy się ufać i polegać na Bogu. Dlatego nie troszczcie się, ale swoją troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o Was staranie. On. Pozwól Bogu się o siebie starać. Jako ludzie bardzo często mówimy: Muszę wziąć sprawę w swoją rękę, no bo kto? Dobrze, oczywiście, że musimy robić, pracować, ale nie polegaj na tym, ale polegaj na Bogu, który będzie błogosławił Ciebie w Twojej pracy, da Ci siły i możliwości. Dzisiaj chcę posunąć się dalej, i to wszystko będzie w czasie. Chcę się posunąć dalej i zatytułowałem: Bądźcie ulegli. To jest ciekawe, ale im więcej czytam ten tekst, pierwszy list Piotra, to nagle, jakby w tej drugiej części tego listu, już od drugiego rozdziału, popatrzcie wiersz trzynasty, tu jest napisane: Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana. Czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysłanym dla karania złoczyńców, a udzielenia pochwały tym, którzy dobrze czynią, albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga, wszystkich szanujcie. Braci miłujcie. Boga się bójcie, króla czcijcie. Ale to wezwanie bądźcie poddani. Zobaczcie wiesz, 18. Domownicy bądźcie poddani z wszelką bojaźnią panom. Nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykry. Trzeci rozdział, wiersz pierwszy. Podobnie wyżony bądźcie uległe, czyli bądźcie poddane, bądźcie podporządkowane mężom swoim. Wiersz siódmy. Podobnie wy, mężowie, postępujcie. A więc także w waszym życiu niech jest coś z tej dobrej, właściwej uległości. I także czytamy w, innych, w innym miejscu tego, tego, tego listu, że mamy być ulegli. Popatrzcie, czwarty, piąty rozdział, wiersz, wiersz piąty. Podobnie młodsi bądźcie ulegli, poddani, podporządkowani. I w tym kontekście odczytam szósty wiersz. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego, inaczej mówiąc, bądź poddany, uległy samemu Bogu. Jakaś konsekwencja w tym, w tym jest. Piotr pisze do chrześcijan utrapionych, umęczonych, uciekających, prześladowanych w różnoraki sposób, ale też wzywa ich do świętości do nienaganności, czyli aby okazywali dobroć, kiedy są źle traktowani i wzywa ich do uległości, do podporządkowania, zaczynając od władzy świeckiej władzy. Przecież ta władza wskazywała ich na śmierć. Ta władza właściwie sprowokowała to wszystko. Bo przecież w 64 roku, tak jak mówiliśmy, 19 lipca Neron oskarżył publicznie chrześcijan o podpalenie Rzymu. A on mówi, bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi. Króla, czcijcie. Czyli uczy nas, jaką postawę powinien zająć chrześcijanie. Nie widziałem... Wezwania chrześcijan do rewolucji, do działania, odpowiadania siłą na siłę w taki sposób. Chrześcijanin powinien, jeśli może, schronić się i tak dalej. Ja teraz nie chcę wnikać w cały problem obrony własnej rodziny i tak dalej. Ale tu jest coś napisane: jest władza skorumpowana, zepsuta, zła. I Piotr mówi: bądźcie podporządkowani. Ale pamiętajmy, to są zupełnie inne czasy czasy niewolnictwa. Nigdzie w Nowym Testamencie. Nie są wezwani chrześcijanie, żeby próbowali na siłę się uwolnić. Buntowali się przeciwko swoim Panom nigdzie. Ale mają rzetelnie służyć swoim Panom. I on o tym pisze. I tak samo tego króla i tej władzy, bo generalnie mówi tak, władza jako władza pochodzi od Boga. Pierwszy bunt przeciw władzy był w niebie. Szatan za tym stoi. I ta władza dzisiaj na świecie jest skorumpowana. Książęta, mówi Jezus, panują nad Wami w sposób niesprawiedliwy. Drodzy, nie zdajemy sobie sprawy, ale każdy król, każdy prezydent, każdy premier, minister wszyscy ludzie, którzy znaleźli się u władzy. Zdadzą rachunek przed stwórcą, jak tą władzę sprawowali. Zdadzą. Sądzę, będzie wielki krzyk, wielki krzyk rozpaczy, bo Bóg nie ma względu na osobę. Ale teraz Piotr mówi do kościoła: wy bądźcie podporządkowani, nie walczcie, nie oddawajcie tym samym. On mówi, jaka władza, bo patrzcie, jak. Jak bardzo umiejętnie pisze ta władza, której macie być poddani. On też mówi coś do niej, tak pośrednio wskazuje. Ona ma karać złoczyńców, a nie ludzi prawych. Udzielać pochwały tym, którzy czynią dobrze. Władza Powinna być sprawiedliwa, mądra, sprawowana. Ludzie mają władzę, dlatego że wszelka władza, autorytety zaczynają się od Boga. To, że ona jest skorumpowana, to jest wynik grzechu i upadku. I ludzie z tego zdadzą sprawę. Piotr tak umiejętnie mówi: władza powinna Was pochwalić, ale tego nie robi. powinna karać to co tych którzy żyją niewłaściwie którzy w sposób niewłaściwy postępują i dlatego jest tutaj napisane albowiem taka jest wola boża abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich bądźcie wolni on mówi jako wolni wolni od grzechu czyli nie będę na grzech odpowiadał grzesznym Działanie. Widzicie teraz, we Francji, dzieją się te różne zamieszki. Czy tam chrześcijanin może w tym brać udział? Czy nie ma innej formy protestu? My mamy wybory, może być jakiś marsz sprzeciwu, prawda, niezadowolenia, ale sposób pokojowy, jak Marcin Luther King, który walczył z niewolnictwem. Ja się dziwię, jak naród, który opiera się o Biblię, do tej pory, nawet chrześcijanie mają problem z kolorem skóry. Zdumiewając, Ale tak jest. I nie zapomnę filmu Martin Luther King, kiedy ten pastor idzie na czele potężnego pochodu. Wiecie, dla mnie to było niesamowite, kiedy to jest pokojowy marsz. To jest głos i krzyk niewolników o wolność. Pokojowy sposób. I są na moście, a po drugiej stronie stoi nie wiem, policja, wojsko. I wtedy Marcin Luther King klęka na kolana na tym moście. I wszyscy za nim klękają na kolana. Jest chwila modlitwy. I wstaje. I jestem przekonany, tak myślę. On teraz pójdzie już zdecydowanie. A on każe wszystkim się wycofać. Nie dlatego, że stchórzył, Nie. Miał, wiecie, niesamowitą odwagę, bo oczekiwanie całego tych wszystkich, którzy zanim poszli, oczekiwanie było, idziemy. A on mówi nie. Bo to nie był jeszcze czas. Oni tak naprawdę nie byli przygotowani, aby ten marsz wielodniowy, który, który mieli iść, mógł się odbyć. To była dobra decyzja. Podziwiam tego człowieka. Za to chyba najbardziej. Że potrafił unieść ten cały ciężar oczekiwań, tej, tej, tej takiej nadziei. I on mówi, jeszcze nie teraz. Później poszli. Oddał życie za to. Ale nie podniósł ręki, nie oddał tym samym. Zachował się we właściwy sposób. Taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali ustanie wiedzy ludzi głupich, będąc wolnymi w Chrystusie. Abyśmy nie nadużyli tej wolności w niewłaściwy sposób. Abyśmy sobie nie pobłażali dla grzesznych działań, ale też w grzeszny sposób rozwiązywać problemy. Złem na zło, oskarżeniem na oskarżenie, plotką na plotkę, oczernieniem na oczernienie. Ale Piotr też mówi do władzy: władza ma nie na, być nienadużywana, ma być sprawiedliwa, ma troszczyć się obywateli, niestronnicza, ma karać tych, którzy łamią prawo, a honorować tych, którzy przestrzegają prawo. Teraz wyobraźcie sobie: jesteśmy oskarżeni o podpalenie, o zło. Nic nie zrobiliśmy. Nasze rodziny są spędzane w jedno miejsce. Jest wielka próba, nie? Ogromna próba. Co zrobimy? Jak zareagujemy? Co potrafimy? Ale o tym pisze Piotr. Mówi też o domownikach, 18. wiersz. Domownicy w tamtym czasie to był pan, to była jego rodzina, ale domownikami byli wszyscy sługdzy, mężczyźni, kobiety. To byli domownicy. Bądźcie poddani z wszelką bojaźnią panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Ja już mówiłem, tam jest użyte to słowo greckie skolio, stąd skolioza, skrzywienie, czyli takim Panom skrzywionym w swoim w ogóle myśleniu, postępowaniu, pojęciu. To nie byli sprawiedliwi ludzie. A Piotr mówi, domownicy, bądźcie im poddani. I inne miejsce mówi, żeby dobrze służyć swoim Panom. Popatrzcie, dalej mówi tak, jaka to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapieniu, albo wiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazuje cierpliwość policzkowani za grzechy, ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest to łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady, On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On gdy Mu złożeczono, nie odpowiadał złożeczeniem. gdy cierpiał, nie groził. Lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Piotr mówi: do tych, którzy mają złych Panów niesprawiedliwych panów złośliwych i wzywać do tego żeby oni byli poddani tym panom żeby się nie walczyli z nimi wiecie jest taka w innych fragmentach kiedy chyba w liście do kolosan kiedy ten sam problem czy w liście do efezja apostoł paweł z kolei porusza on mówi aby tym właśnie złym panom oni byli sumienni, dobrze wykonywali swoje zadania, aby nie przynoszono ujmy ewangelii, nawet jeżeli będą przy tym cierpieć, fałszywie będą oskarżeni. Oni nadal mają być uczciwi w tym, co robią, rzetelni w tym, co robią. To tak trochę się burzy, nie? Gdzieś tam, bo przecież. On mówi, nie, to jest tak jak w pracy, wiecie, za, za komuny wszystko było nasze w cudzysłowie. Nie? Ludzie chodzili do pracy i wyciągali, brali co tylko mogli wziąć, to, bo to jest nasze. Ale jak się człowiek nawraca, to później przychodzi i oddaje to wszystko, co wziął, bo wie, że to nie jest jego. Uczciwość. Uczciwość. A więc bądźcie nie. Traktujcie dzisiaj, moglibyśmy powiedzieć, w pracy, w pracy, w której jestem, wobec moich przełożonych. Mam, mogę mieć fajnych przełożonych, ale mogę mieć paskudnych przełożonych. I Piotr mówi do nas, a ty wykonuj rzetelnie ze względu na Chrystusa i bądź podporządkowany. Temu, co tam się dzieje, znaczy nie złemu, ale tej całej strukturze, temu, w czym jesteś, masz wykonywać dalej swoje obowiązki. Wiecie, to powinno być wyzwoleńcze dla nas, bo tak naprawdę cokolwiek robimy, robimy nie dla ludzi, tylko dla Pana. Amen? Dla Pana. Dla Pana zamiatam, dla Pana coś tam robię, dla Pana się trudzę nad jakimś projektem. Na uczelni, w szkole, w pracy, dla Pana. I tam jest napisane, ale wszystko, co robicie z duszy, czyńcie jak dla Pana. I ci ludzie mówią, tego nie rozumiem. Jestem złośliwy wobec Niego, jeszcze jakieś plotki na Niego rzuciłem, a On się uśmiecha, On pozdrawia, On mnie błogosławi. Jakiś wariat chyba. Albo chrześcijanie. Zupełnie inny sposób. Nie wolno Wam coś sobie przywłaszczać, rekompensować sobie, bo uważacie, że jest niesprawiedliwe. Nie. Ty bądź czysty, miej sumienie czyste. Przed Panem Pan to widzi i Pan w odpowiednim momencie to nagrodzi, bo na pewno nagrodzi. Na pewno. Tutaj Paweł Piotr pisze w tym w kontekście pan, sługa, pracodawca, pracownik związany w sumieniu. Czyli ja to tak rozumiem zachowujący czyste sumienie. Znosi utrapienie, cierpi niewinnie, nie odpowiada złorzeczeniem, porucza sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. A więc coś jednak robi. Idzie do Pana i mówi, panie wejrzyj, Ujmij się za mną, zrób coś! I wielokrotnie słyszymy o tym, jak Bóg zaingerował. Albo serce zmienił, może nie zawsze, ale takie przypadki były, serce tego przełożonego, albo go Pan usunął zupełnie gdzieś tam i ktoś inny objął jego miejsce. Porucz sprawę Panu. Nie odpowiadaj złorzeczeniem. Bądź gotowy wycierpieć coś ze względu na Pana, bo może to spotykać się właśnie dlatego, że razem nie usiądziesz, razem nie opowiadacie nieczystych dowcipów, razem nie pijecie i tak dalej, nie słyszą przekleństwa, no to stałeś się wrogiem. W Rosji chyba tak jest myślę na Ukrainie tak było jeżeli ktoś nie wypił to jest zdrajca To już jest podejrzany człowiek bo nie wypił i ma już naprawdę już na początku ma trzeba być zdecydowanym i odważnym i chcę, żeby nie przedłużać powiedziałem, że nie będę może nie dokończę ale podobnie żony Bądźcie uległe, podporządkowane swoim mężom. I to jest wielokrotnie w Nowym Testamencie. Na seminarium, jak na ten temat coś wspomniałem, to było takie młode małżeństwo i też od razu tacy pobudzeni byli, że to jest tak wyraźnie napisane: żony, bądźcie uległe, podporządkowane dosłownie swoim mężom. I tu jest napisane, że to są mężowie nawet tym mężom którzy odporni są na słowo Bóg złożył autorytet władzę i ze względu na pana ze względu na to że on ten autorytet przekazał bężowi w małżeństwie i też zachęca kobiety do tego, żeby. Ja myślę, że tutaj Piotr nie walczy w ogóle z ozdobami, i tak dalej. Piotr tutaj mówi: Niech to nie będzie Waszą główną dążeniem. Wasze zewnętrzne piękno. Oczywiście yy, to jest ważne dla kobiety, ale niech to nie przysłania niech to nie jest na pierwszym miejscu ale zwraca uwagę, żeby kobiety zdobiły się. Ozdobą waszą, wiesz, trzeci niech będzie to, co nie to, co zewnętrzne, strojne szaty, klejnot, lecz ukryty wewnętrzny człowiek. I to jest niesamowite, z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Łagodność i cichość. Postawa kobiety. Wiecie, kobieta może różnie reagować, żona różnie może się zwracać do męża i zwraca się czasami w taki sposób kompletnie nie przystoi, już nie, nawet świeckiemu małżeństwu nie przystoi. I Piotr mówi, wzywa kobiety, która jest wierząca, ale ma niewierzącego męża. Starajcie się pozyskać go bez słowa. Niech widząc swoją żonę, jej zachowanie, to wewnętrzne piękno, tą cichość, tą postawę, niech to go przekona, że stały się nowym stworzeniem, że kierują się zupełnie innymi wartościami. I tak właśnie przyozdabiały się święte niewiasty. To nie znaczy, że nie miały zdania w rodzinie, on tu Piotr powołuje się na Sarę. No a Sara przecież. Miała swoje zdanie, i czasami je wyrażała, i czasami Abraham poszedł za jej zdaniem, co nie zawsze dobrze wychodziło. Do dzisiaj chyba cierpimy z tego powodu. Ale nie o to chodzi. Postawa, serce, łagodny, cichy, wewnętrzny człowiek. Zobaczcie, Jezus takim był, prawda? On mówi, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy, tak? I łagodnego, pokornego. Uczcie się ode mnie. I to jest niesamowita siła przekonania. Nie zawsze tak może być, że mąż się przekona. W liście do, do Koryntian czytamy, że skąd wiesz żono czy mężu, że. Zbawisz swojego męża niewierzącego albo swoją żonę. Skąd wiesz? Ale tu chodzi o zasadę, postawę. Bo jak mąż słyszy 30 kazań dziennie, ten nienawrócony, że ma się nawrócić, i, i to wiecie, on się już później wyłącza. Ale właściwa postawa. Ale tu jest też skierowane słowo do mężów. Podobnie mężowie. Podobnie mężowie. Tu on mówi wyraźnie, postępujcie z wyrozumiałością, ze swoimi, wobec swoich żon, okazujcie im cześć, szacunek. Gdybyśmy to mogli rozwinąć, to w liście do Efezjan. W piątym rozdziale wiersz 22 do 24 apostoł Paweł mówi, ma miłować ją, tak, aby za nią oddać życie. Ma poprzez słowo uświęcać i oczyszczać jej życie, podnosić ją. Troszczyć się, karmić, pielęgnować, tak jak własne ciało. Podobnie mężowie, trochę inny wymiar. Zasada jest jedno: on jest liderem, ona jest przy nim. Władza jest rozłożona. Ona ma na coś zwrócić uwagę, ale on też ma na coś zwrócić uwagę. Z szacunkiem, z wyrozumiałością, z taką wielką miłością i troską o nią. Na tym zakończę. To jeszcze nie jest koniec tego poddajcie się, tam jeszcze parę rzeczy zostało, ale dokończę to innym razem. Możemy wzrastać, drodzy. Mamy w sobie, staliśmy się uczestnikami boskiej natury. Ty i ja możemy wzrastać. Ty i ja w wyniku prób, doświadczeń nie musimy wpadać ani w panikę, ani użalać się nad sobą. To o tym pisze Piotr. Ale możemy wielbić Boga. Możemy patrzeć na Boga, aby On nam pomógł z tego wszystkiego wyjść. I Bóg da nam zwycięstwo. Niech nas Pan błogosławi. Powstańmy, drodzy, do modlitwy. Panie, tak modlę się. Aby mógł czynić postępy i wzrastać, Panie. Własce w Poznaniu Ciebie, abym nie zaduszał w sobie tego życia, które Ty mi dałeś, tego nowego życia, Panie. Dziękuję Ci za to, że uczyniłeś mnie swoim dzieckiem. Dziękuję Ci, że staliśmy się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. I Panie, modlimy się i pomóż nam. Wzrastać w Tobie dla Ciebie. I w różnych trudnych sytuacjach, Panie, daj nam mądrości, jak powinniśmy się zachować. Panie, abyśmy chcieli i mieli to pragnienie, aby zachować się tak, jak Ty. Tak jak Twoje słowo mówi, jak Ty tego oczekujesz. Tak błogosław nas, Panie. Błogosław nas, Boże, Wszechmogący, przed obliczem Swoim. Tak dziękuję Ci za Każde Twoje dziecko, za nas tu zgromadzonych i tych, których nie ma. Modlimy się o Czesława. Błogosławimy go. Modlimy się, Panie, podnieść go prawicą swoją. Modlimy się, Panie, o Anię. Modlimy się o Mirka. Modlimy się o Justynę z Tychów, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa, bo jesteśmy jednym ciałem. Wszechmogący Boże, objaw się w swojej łasce i mocy. I też Panie, błogosławimy czas niedzielny, to, aby to był czas pełen radości, pełen Twojej łaski i błogosławieństwa dla nas tutaj zgromadzonych. O to się modlimy, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen.